Pozwolę sobie rozpocząć dzisiejszą konferencję prasową. Z nami dzisiaj kandydaci do parlamentu z Gniezna i z okolic. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Witamy serdecznie. Kandydat na posła, pozycja numer 3. Niekwestionowany lider w naszym okręgu, jeśli chodzi o Lewicę. Jest również z nami pan Zdzisław Kujawa, kandydat do Senatu z wielkimi szansami na objęcie tego mandatu. No i oczywiście pan Ryszard Kalisz, którego nie trzeba pewnie przedstawiać, ale powiem tylko tak. Prawnik, ale całym sercem oddany Warszawie. Chyba dobrze. Prawda, tak. Szanowni Państwo, myślę, że kilka słów pan Ryszard Kalisz i później nasi kandydaci na temat dzisiejszego spotkania. Spotkania także dzisiaj inauguracji kampanii wyborczej. Bardzo proszę, pan Ryszard Kalisz. Proszę Państwa, no jest mi zawsze niezwykle miło, że mogę być tutaj w Gnieźnie, we Wrześni i w innych miastach tego okręgu. Bywam tutaj często, znam wiele osób, znam Stare Miasto, katedrę. To jest zawsze region, gdzie Lewica odgrywała i odgrywa bardzo dużą rolę. Przyjechałem dlatego, że bardzo lubię moich przyjaciół, Tadeusza Tomaszewskiego, którego znam od wielu, wielu lat. Również Łukasza Naczasa, którego znam trochę krócej, ale który swoją taką energią i właśnie innowacyjnością narzuca trochę swoje piętno dla wielu, wielu działań. No i oczywiście nasz kandydat do Senatu, pan Zdzisław Kujawa, wszyscy oni, to jest kwintesencja lewicowości. Tadeusz Tomaszewski jest człowiekiem spokojnym, ale mogę powiedzieć, że w Sejmie pracuje od rana do nocy. Zajmuje się sportem, zajmuje się wieloma innymi dziedzinami, jest bardzo pracowity, a do tego jeszcze ma zawsze czas na kontrolę w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kierując komisją rewizyjną. O Naczasie już tyle było powiedziane. Słuchajcie, stał się osobą dosyć rozpoznawalną szybko, no i zdolną, a czasami mam wrażenie, że musi też trochę jeszcze spoważnieć, ale być może tego rodzaju wrażliwość, taka komputerowo-młodzieżowa, jest w Sejmie potrzebna, nawet mogę powiedzieć, na pewno jest potrzebna. Tacy ludzie, którzy mają taką dynamikę, są niezwykle, są niezbędni po prostu w Sejmie, bo przecież tam ta dynamika musi znaleźć swoje ujście. Natomiast pan Zdzisław Kujawa, moi drodzy, tam w Senacie mamy jednomandatowe okręgi, potrzebni są ludzie poważni, z dorobkiem, stateczni, refleksyjni. Kiedyś jak tworzyliśmy Senat, to mówiliśmy właśnie o Izbie Refleksji i Senat taką się stał. Po raz pierwszy teraz 9 października wybieramy senatorów w okręgach jednomandatowych. Jest to niezwykłe doświadczenie. Wydaje się, że ono może przynieść i wiele dobrego, i wiele złego. A tak naprawdę wszystko zależy od Państwa, od wyborców. Także głosujcie na kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja tutaj jestem specjalnie w okręgu gnieźnińskim, żeby Wam powiedzieć, że ta lista w tym okręgu jest naprawdę bardzo dobrą listą. Oddajcie swój głos, a na pewno będziecie dumni ze swoich przedstawicieli w parlamencie. Szanowni Państwo, pan poseł Tomaszewski, bardzo proszę. Korzystając z obecności pana Ryszarda Kalisza, chciałem serdecznie podziękować za zainteresowanie również problemami lokalnymi tutaj tego okręgu. Ostatnio rozmawialiśmy, że właśnie mieszkańcy, wyborcy chcieliby właśnie, żeby to Ryszard Kalisz był obecny na inauguracji. To rozpoczął rozmowę od razu o obwodnicy Wrześni, w związku z powyższym. Za to zainteresowanie tymi sprawami lokalnymi, ale także rozwoju naszych wyższych uczelni, Kolegium Europejskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, czy wcześniej, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych, również kwestią bezpieczeństwa, zwłaszcza warunkami pracy gnieźnińskiej policji. Tak się złożyło, że wspólnie z panem Zdzisławem Kujawą jesteśmy już w kategorii pana Ryszarda 50+. Kolega, kandydat do Senatu od paru dni. A, to gratulacje.
Smuga cienia. Jubileuszu. Naszą kampanię tutaj w okręgu, jak mówię, formalnie dzisiaj rozpoczynamy, ale to nie jest tylko spotkanie w gronie członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na dzisiejszą inaugurację zaprosiliśmy na przykład liderów społeczności lokalnych, około 200 przedstawicieli sołtysów, szefów organizacji pozarządowych, tak jakby do największej grupy dotrzeć z naszym programem jutro. Bez obaw program jest, trzeba teraz z nim dotrzeć do jak największej grupy. Właśnie liderzy społeczności lokalnych to taki najlepszy nośnik, bo oni na co dzień mają kontakt i z tego spotkania mogą dalej prowadzić te działania. Naszą kampanię, jak Państwo zauważyliście, wspierają liderzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Ryszard Kalisz, ale także Marek Siwiec, poseł do Parlamentu Europejskiego. Będą kolejni goście, którzy w czasie kampanii zafunkcjonują. Chodzi również o to, aby od liderów pierwszej kolejności można było usłyszeć te najistotniejsze zamierzenia programowe. Często wówczas pytają pytania, a co dalej, a co po wyborach. Ale żeby było co zagospodarować po wyborach, to najpierw trzeba dobrze prowadzić kampanię i zabiegać o głosy wyborców. I pan Zdzisław Kujawa, bardzo proszę. Tak, jeśli chodzi o moją sytuację, to ona jest dość o tyle ciekawa, że moja decyzja o kandydowaniu do Senatu w zasadzie wyniknęła w sytuacji, kiedy kierując od kilkunastu lat między innymi spółdzielnią mieszkaniową w Gnieźnie, zobaczyłem, jak stanowi się prawo. I to prawo stanowione, które dotyczyło tej branży, która jest mi najbliższa, powiem szczerze, skłoniło mnie do tego, że uznałem, że w Senacie, czyli w tej Izbie Wyższej, są potrzebni ludzie, którzy mają określone doświadczenie i praktykę. Oprócz tego jestem również samorządowcem, który prawie 20 lat funkcjonuje w różnych strukturach samorządu i uznałem, że tego rodzaju osoby są wskazane, żeby były, żeby swoim doświadczeniem, wiedzą nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, służyły rzeczywiście jak najlepiej mieszkańcom i to był główny mój powód, że startuję właśnie w wyborach do Senatu. Oczywiście okręgi jednomandatowe to jest coś nowego i myślę, że jest to jak najbardziej pozytywna decyzja parlamentu, że na taką akurat decyzję, taką decyzję podjęła, ale myślę, że to tak jeszcze nie do końca jest świadomy wybór mieszkańców, dlatego że te okręgi są mimo wszystko jeszcze dość duże i trudno kandydatowi, który nie jest szerzej znany niż na kilka powiatów, tak naprawdę, żeby był akceptowalny za jego przymioty, za jego doświadczenie, wiedzę. No, wbrew pozorom wybory do Senatu są też również wyborami politycznymi. Tutaj myślę, że ten element jeszcze też będzie w tym momencie decydującym. Dziękuję serdecznie tutaj koledze Ryszardowi Kajszowi za ciepłe słowa pod moim adresem. Wydaje mi się, że no, postaramy się tutaj sprawić niespodzianki. Może uda się wreszcie, że z Gniezna będzie senator Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy nasz program jest trafiony? Dzisiaj w biurze przyszedł młody człowiek, który ma 35 lat. Pokazuje dwa odcinki z umowy zlecenia. Jedna na 106 zł, od której to pracodawca odprowadza składki na fundusz pracy, świadczeń gwarantowanych emerytalną, rentową. I drugą wycinek od umowy zlecenia na 2600, od której tylko odprowadza składkę na fundusz zdrowotny oraz na podatek. W ten sposób 60% młodych Polaków po prostu jest wpychanych w tak zwane umowy zlecenia, ale jeszcze nie pełne. Ten tak zwany układ z pracodawcą bardzo niekorzystnie działa na rzecz ludzi młodych. On powiedział w ten sposób, że to jest praktyka nagminna, że w Polsce dzisiaj nie ma szans na stabilność dla ludzi młodych. Stąd w naszym programie na 107 stronie wyraźnie napisaliśmy: popieramy umowę o pracę. Musimy wrócić do normalności w Polsce, bo dzisiaj jesteśmy liderem tak zwanych umów śmieciowych, przeciwko którym będziemy protestować, zmieniając stosowne prawo. Dokładnie, jeszcze można dodać tylko, że jesteśmy także za wynagrodzeniem za staże i praktyki, które nie są teraz kultywowane, a które dają możliwość młodym ludziom na zafunkcjonowanie. Coraz trudniej o taki staż i praktykę, ale też coraz mocniej wykorzystuje się niestety młodych pracowników do normalnej, ciężkiej pracy w instytucjach i firmach. W związku z tym też mówimy o tym, żeby powyżej 6 miesięcy staż kończył się umową o pracę. Umową o pracę, ale nie umową śmieciową. To z naszej, szanowni Państwo, strony tyle, jeżeli są pytania. Ale to jeszcze dodam, bo tak? Te umowy śmieciowe, o których mówią koledzy,
powodują również niekorzystne zjawiska dla osób starszych. Przez to, że te składki są minimalne odprowadzane od tej stu kilku złotowej umowy, groszowe, to nie ma zarówno na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, nie ma na składki, które powodują odkładanie tej naszej emerytury, ale jak nie ma na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, no to cały czas nie ma na wypłacenie bieżących emerytur. Bo dzisiaj jeszcze jest cały czas tak, że te emerytury co do zasady płacone są z bieżących pieniędzy. Dlatego też Fundusz Ubezpieczeń Społecznych musi pożyczać, a w zasadzie być zasilany przez budżet państwa, co zresztą było jedną z przyczyn reformy w 1999 roku, aby takiego zasilania nie było. Dzisiaj każdego miesiąca wiele miliardów złotych jest przekazywanych na FUS, którym administruje ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przez to, drodzy państwo, znowu budżet państwa musi zadłużać się poprzez wypuszczanie obligacji i dlatego tak wielki jest ten dług publiczny, który oczywiście zgodnie z konstytucją nie może przekroczyć 60%. Także skończmy z tymi umowami śmieciowymi. Umowy o charakterze cywilnoprawnym, czyli umowy zlecenia, mogą być tylko okazjonalne. One nie mogą zastępować stałej umowy o pracę, bo mają zupełnie inny charakter prawny. U nas tak się niestety zrobiło, to samo zatrudnienie jest powszechne, ale ze szkodą dla młodych ludzi, dla starych, dla wszystkich.